Whisky, Koin CQ, CQ from Delta Lima 9, Papa, Kilo, Whisky. Wywołanie ogólne, podaje Dorota Ludwik 9, Paweł, Karol, Wanda, Dorota Ludwik 9, Paweł, Karol, Wanda, podaje wywołanie ogólne i zaprasza do łączności. Witam wszystkich. W ostatnich zawodach nauczyłem się używać w swoim radiu nagranych, zapisanych wiadomości przy sprefabrykowanych wywołań, sprefabrykowanych komunikatów i korzystałem z tego z klawiatury, tak jak Wam pokażę teraz w ten sposób. Klikając na radiu, trzeba było wejść w message i odtwarzać kolejne komunikaty. Dowiedziałem się jednak, że jest możliwość zrobienia tego bez klikania w ustawienia ciągłego, tylko można zrobić to na zewnętrznej klawiaturze. Tym zajmiemy się dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Od niedawna jestem posiadaczem JESU FTDX10 i po ostatnich zawodach, w których brałem udział, brakowało mi jednego małego elementu, który nie jest koniecznie niezbędnym wyposażeniem, ale bardzo ułatwia pracę na takim radiu. Niestety oryginalne urządzenia kosztują niebagatelną ilość pieniędzy jak na takie rozwiązanie, dlatego postanowiłem wyposażyć się w takie coś. Jest to kopia urządzenia, którą właśnie tutaj zlutujemy. Początek filmu pewnie dał już Wam do myślenia, co to będzie. Co tutaj mamy? Będzie to klawiatura do transceivera, która będzie pozwalała mi wybierać kanały zapisane z nagranym już przygotowanym audio, które się przyda w zawodach, przyda się w socie, w pocie i w innych tego typu zabawach. No co my tutaj mamy? Mamy tutaj gniazdo jack 3,5 mm, włącznik, prawdopodobnie będzie to włącznik zasilania. To jest wszystko, co przyszło w paczce. I idę na żywca z lutowaniem tego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy fajne, duże przyciski. Spoci. Przewód zasilający. Przepraszam, że tak trochę nie w kadrze, ale dawno się też nie nagrywało i trzeba się przyzwyczaić. Jak widzicie, też światło jest jeszcze niedopracowane. Do następnych filmów będę musiał zaopatrzyć się w jakieś naświetlenie z tej strony również, bo z tej strony świeci. A telefon, którym nagrywam, wszystko zasłania. Dobrze, dalej. Mamy trzy płytki. Ta jest z wymiarami. Nie zdejmie się z niej wyglądu. Zobaczymy, w którą stronę ją zamontujemy. Nie było żadnej instrukcji. Ta prawdopodobnie jest górną. Później przychodzi ta płytka w ten sposób. A to będzie nasze dno, które założę chyba tym do góry, żeby mi nie było widać tych napisów, tylko chyba nawet tak jest zaprojektowane, to jak się nie mylę. O, obie płytki są podpisane. Lock i remote. Remote to będzie, tak, to jest wtyczka. Dobrze, do dzieła. Te płytki na razie nas nie interesują, bo to są tylko płytki konstrukcyjne. Bierzemy się za lutowanie. Nie ma co przeciągać. Co tutaj jest? Mamy też rezystory różnych wartości. Trzeba je pierw w takim razie odpowiednio ułożyć. O, zacznijmy więc pierw od rezystorów. Jak widzieliście z poprzednich filmów, jestem wyposażony w takie zmyślne urządzonko, którym szybko i sprawnie podliczymy te rezystory i będziemy je wrzucali od razu do odpowiednich otworów. Syćko to? Syćko. Dobrze. No, to urządzenie pewnie już niektórzy z Was znają, pewnie sporo z Was posiada to urządzenie. Nie wiem, czy OBS sobie poradzi dzisiaj z tym, bo na Linuxie odpalony.
A tak, bo te elementy to są wszystko jedynki. Nagrywa się 8 kilo. Mamy gdzieś 8, 91, 6,8, 8, 8, 2. No, chyba to, ale na razie już z boczku zobaczymy, czy są jakieś wartości bliższe tego, czego można by się spodziewać. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Pomiarem. Coś do gięcia. 23,6. I coś może do cięcia. Hmm? 23,6. Czyli powiedzmy 24. 24 mamy tutaj. Rozmiar praktycznie przy samych rezystorach trzeba giąć. Pasuje idealnie. Prawdopodobnie będę zalutowywał to od góry. Później z drugiej strony obetniemy wszystkie zbędne elementy. Tak to rozwiążę. Na razie poumieszczam wszystkie rezystory. Dajcie mi chwilę.
Okej, okay. Wszystkie rezystory umieszczone. Postaram się teraz je pomocą takiej oto lutownicy przylutować. Złapię je od góry z jednej strony wszystkie i robimy sobie jakąś podstawkę. Wszystkie ładnie przylegają. Jeśli nie, je podociskamy i następnie obetniemy z drugiej strony nadmiar tego drutu kolczastego. Dalej nagrywanie, także mamy tutaj skończony element, tutaj pokażę też do drugiej kamery, pokażę tutaj. No, więc ułatwimy sobie pracę, obetniemy wszystkie nóżki na takiej wysokości, żeby to się jeszcze... O, patrzcie, tej w ogóle nie przylutowałem. Teraz wszystko z torebki foliowej i tutaj to wrzucę, bo chciałem przymierzyć włącznik i gniazdo. Z tej strony są, więc możemy je oba elementy te przylutować. Są podobnej wysokości, także zrobimy to w ten sposób. Włącznik mi się tam zaplątał już. Przycisk. I przejdziemy później do wyższych elementów. To ma dosyć masywne nóżki i lutownica musi sporo ciepła przekazać, dlatego tutaj trochę to trwa. Dobra, mamy te dwa dwa elementy przylutowane. Moje nogi już drętwieją w tej pozycji, w jakiej siedzę tutaj w warsztacie. Dobra. Co, jak kolory robimy? Memory będzie czerwone. Chyba tak, memory jest czerwony.
Chciałbym zajrzeć na aukcję, jak to wygląda, ale nie mam w warsztacie internetu, ponieważ jestem w piwnicy, głęboko pod ziemią. Dobrze więc, co znalazłem, to to, że Memory jest białym, PB zielonym i Dec czerwonym. Cztery mamy żółte przyciski, więc tu idą cztery żółte przyciski. Robimy tak, jak jest na obrazku z aukcji, z której to kupiłem. Nie ma co kombinować, bo jak widać jest i tak za mało tych elementów. Jestem ciekaw, jak to będzie działało. Okej, elementy przylutowane. No, trochę ta płytka nie jest doczyszczona, ale ważne, że elementy są na miejscu. Z tej strony wygląda dużo lepiej. Tak, co tutaj mamy jeszcze do dyspozycji? Mamy do dyspozycji podkładki, które pewnie muszą iść na tą płytkę główną. Cztery dystansery. No, 3, 4. Chociaż jak się tak zastanowić, to nie wiem, czy te podkładki są tutaj potrzebne. Czy są w ogóle, czy one w ogóle tutaj należą? Ponieważ powinniśmy zachować. Nie, ta jest ok. Taka głębokość przycisków mi się podoba. 1, 2. Bo te dwie prawdopodobnie zrobię tutaj. Bo już jest ok. Tu się raczej zwać, nie mamy co obawiać, nie? Bo i tak śrubkami to jest dociągnięte. Te dwie tutaj bym zrobił od dołu. Ale to już jutro. Także dziękuję wszystkim za uwagę dzisiaj i do jutra. Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Wróciłem ponownie, wyczyściłem
tą płytkę bardzo dobrze, także teraz już jest dużo lepszej jakości wykonania niż było wcześniej. Docelowo będziemy teraz skręcać to urządzenie. Widać, bardzo ładnie pasuje. I od dolnej strony, niestety ostatnio stając od biurka, zrzuciłem wszystkie plastikowe podkładki gdzieś na podłogę. Nie mam pojęcia, gdzie one w tym momencie są. Próbowałem część znaleźć, znalazłem 5 sztuk. 3 sztuk nie potrafię znaleźć, dlatego postaram się dodać jeszcze dystansery ze stalowych podkładek do tej klawiatury. Nie będą raczej wystawać, będzie to trochę komicznie. To będzie tutaj od dołu jako dystanser do tej przestrzeni, żeby... pola lutownicze były chronione i nie rysowało mi to stołu. Trochę przypał, ale co zrobię? Nic nie zrobię, nie? Także z mojej strony to robimy tak. Jedna metalowa podkładka. Na górę plastikowa. Grubość. O, pewnie z dwoma plastikowymi byłaby lepsza, ale... co zrobię? Nie jestem zachwycony. Zgadza się? Tak, z tej samej strony. No, myślę, że takie skonstruowanie tego powinno być wystarczające. Zbuduję teraz wszystkie 4 kąty i do usłyszenia za chwilę. O, udało mi się założyć wszystkie 4 śrubki, teraz dokręcę to razem. I z strony hardware'owej myślę, że będziemy gotowi. Tak, skręca się maksymalnie, nie przeszkadzają śrubki sobie. Jest to solidnie skręcone. Klawiatura ukończona. Jest to fajny kawałek zabawki, można by rzec. Podoba mi się design, prostota. Podoba mi się metodologia kolorowych przycisków. Zaraz podłączymy to do komputera i zobaczymy, jakie to daje nam możliwości. Ok, wszystko już mamy zlutowane. W tym momencie jestem przy biurku, przy moim radioszeku. Z podłączonym radiem, z ustawioną kamerą na radio i pokażę Wam teraz, czym to się różni. Widzieliście na początku filmu, jak klikając na radiu wywołałem kolejne komunikaty. Teraz zrobimy to za pomocą klawiatury. Klawiatura tutaj jeszcze na biurku nie podłączona. Jest odlokowane. Tak, jest odlokowane, więc na razie zrobimy lock, czyli przełączamy ten przełącznik w pozycję lock w lewo. I postaram się to jedną ręką zrobić, bo tu niestety w powietrzu trzymam. Podłączymy to. Ten przewód przyszedł razem, jak widzieliście, z klawiaturą. Podłączamy go tutaj, z tyłu radia do portu zaznaczonego na obrazie. A tutaj bardzo prosto wpinamy go do klawiatury. W tym momencie klawiatura jest podłączona, ale jest zablokowana przełącznikiem. Nic się teraz nie dzieje, nie wywołuje nic. Odblokuję ją i wciskam. Dorota Ludwik 9, Paweł Karol Wanda. Dorota Ludwik 9, Paweł Karol Wanda. Podaję wywołanie ogólne i zapraszam do łączności.
Radio nie jest w trybie nadawania, ponieważ potrzeba jeszcze włączyć kluczowanie. Ale mniej więcej udało nam się podłączyć klawiaturę i skorzystać z tego urządzenia. Mam tu kilka różnych nagrań. 9 Paweł, Karol Wanda. Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. Trochę głośniej. Po czym te przyciski zmieniają nam tutaj, jak widzicie na ekranie, wartości na VFO. Reszty jeszcze nie rozpracowałem do końca. Wiem, że tutaj jest przycisk do zapamiętywania. Tu nie wiem. Ten coś robi, ale też nie mam pojęcia, co robi. Tak naprawdę. Także dziękuję i w tym momencie będę kończył ten film, a konfigurację ustawień postaram się nagrać dodatkowo w następnym filmie. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia. 73.